końcu nadszedł ten dzień, w którym pożegnamy się z Alkiem i z tysiącem jego przyjaciół, jego sobowtórów, bo ja, Sebek Mutant, będę miał dzisiaj pojedynek z tysiącem Alków. Ale na sam początek odmieńmy się, wróćmy do normalności, tak jest, słuchajcie, na razie będę normalny i ja i Alek będziemy budowali swoje bazy i będziemy musieli je obronić. Zobaczymy, kto będzie lepszy, czy Alek z tysiącem swoich sobowtórów, czy ja jako mutant Sebek. Ktoś tego wszystkiego się dowiemy, także zostawcie łapeczkę w górę na sam początek, a my zaczynamy budować. Alek, ty budujesz gdzieś tam daleko ode mnie, a ja buduję gdzieś tutaj, daleko od ciebie i będzie wielki pojedynek. Możecie napisać, widzowie, w komentarzu, jak już myślicie, kto ten pojedynek wygra. Jestem ciekawy waszej opinii, a tak naprawdę przekonamy się, kto to wygra. Widzowie, piszcie, że ja, piszcie, że ja. Nie, nie piszcie, że on, bo on i tak przegra i tak. Ja myślę, że on padnie. Dobra, ja wyznaczamy swój teren swojej bazy. Tutaj dajemy na przykład tu ściankę sens. Dałem o, między nami, żeby nas oddzielić, bo jak postawię swoją armię, tysiąca alków, to oni się wrócą od razu na ciebie. Nie, 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 to swoich subowtórów postawisz na sam koniec, ściankę usuń, bo możemy patrzeć na swoje bazy, tak? No to ją chowam, no i lecę do budowania bazy. Dawaj, budujemy. Ja nie buduję dużej bazy, moja baza będzie mała, ale za to bardzo, bardzo po prostu będzie mnie broniła, nie? Także budujemy. Lecimy, lecimy, lecimy. Tylko żeby się jeszcze zmieścił w niej, bo ty taki duży, umięśniony będziesz, tak będzie sam mała, to się nie zmieścisz. Ja się zmieszczę bez problemu, ale my zanim skończymy tutaj budowlę, to wy, widzowie, macie czas przez ten czas normalnie kliknąć subskrybera, jeżeli tego jeszcze nie robicie, bo dobijamy 300 tysięcy łalka 200, także jeżeli chcecie i możecie, to weźcie, kliknijcie jednego subika, byłbym wdzięczny wam bardzo za to. No, ale też byłby wdzięczny, a my lecimy z budową. Nie poddajemy się, dzisiaj zrobię bazę normalnie podwójną, z podwójnych bloków. Także patrzcie na to, tyk, cyk, cyk i powstała wielka, ogromna ściana, jak to wygląda. Przez to na pewno Alek się nie przebija, nie ma takiej opcji, ale kamienna nawet ściana, o Jezu, co to się stało tutaj? Nie dasz rady, nie masz opcji, tutaj z tyłu dałem potrójną, ale po bokach już dam podwójną. Nie będę przesadzał z podwójną, damy podwójną, tak jest. No dobra, twoja będzie twarda, ale do mojej się na pewno nie zmieści, bo będzie mam bardzo małe drzwiczki. I się żadne twoje sobowtóry nie dadzą rady przebić, nie ma nawet takiej możliwości. Nas a nawet tak gdyby dużo jednak się przebiły, no to słuchaj, będę miał plan B. I tak to wygram, i tak to wygram, także nie zobacz. Wygrasz, nas jest tak dużo, przynajmniej będzie tak dużo, że no nie poradzisz sobie z taką armią, no to będzie no największa to sobie armią zobaczymy, ja tutaj muszę dać duże drzwi, ponieważ ja będę dużym, muskularnym Sebkiem. Także weźmy jakieś wielkie, ogromne drzwi, na przykład te, albo o nie, metalowe. Metalowe, tak, dobra, coś takiego. Okej, teraz się zmieszczę, nie wiem, czekajcie, zobaczymy, coś takiego zrobię. Patrzcie się, jestem muskularnym Sebkiem, jestem i spróbuję przez te drzwi wyjść, czy mi się uda? Tak jest, przechodzę, z głową w ścianie, ale przechodzę, także drzwi są super, mi się podobają, zmieniamy się na normalnego Sebka i budujemy dalej. Alek już, wow, ja Alek już pułapeczki jako, co jest daję, grane, jaką ty wszystko bazę wybudowałeś. No taką niebieską. Dosyć fajna, podoba mi się, dobra. To ja dam na ciebie też pułapki, zobaczysz. Takie pułapki, przez które ty i twoje sobowtóry nigdy w życiu nie przejdą. Chociaż będziemy mieli ciężko, słuchajcie, widzowie, bo tych sobowtórów Alek będzie miał aż 1000, więc on delikatnie ma przewagę, ale patrząc na moje mięśnie, na moje muskuły, to powinienem to przetrwać bez problemu. Patrz. Także lecimy tutaj, posłuchaj, ze spajkami. Ogólnie to sprawa wygląda tak, że ty jesteś wielki, więc będzie ci łatwiej wpadać w pułapki. Druga rzecz, nie jest ty, więc nawet jeżeli jeden Alek padnie, to będzie dalej 999 innych Alków, która no nie cię byłbym pokona. Taki tego pewien, wiesz, ja myślę, że przegrasz, chociaż no zobaczymy, nie daje ci na straconą pozycję, chociaż zobaczymy, zresztą no, zobaczymy, no, co będzie. Co jest lepsze, czy 1000 małych wojowników, czy jeden wielki olbrzym? Ja myślę, że jeden wielki. No co ty, raz się ugryzę w piętę i już padniesz od razu. Zobaczymy, przekonamy się. Ja już okna sobie dałem, żebym mógł patrzeć, ale damy jeszcze piętro u góry. Piętro u góry, żebym mógł też strzelać, bo będę miał bronię, nie bronię, czy nie? Ej, może bronię odpuszczamy, skoro ciebie będzie aż 1000, no, a ja będę sam, to może bronię odpuścimy, co? No w sumie możemy tak zrobić, że się bez broni, no ale potrzebujemy mieczyków jakichś przynajmniej, nie?
Mieczyki, mieczyki, nie, ręką będziemy bili ręką, żeby było uczciwie, będzie pojedynek na ręce, a my dajemy tutaj cyk, wpisujemy czyli co, coś takiego, bez zbrojki walczymy, bo tak ten, bo teraz nie wiem. Jak? Bez zbrojki chcesz się bić? Bez żadnej... Możesz ubrać zbrójkę, ale swoim sobowtórom nie dawaj, dobra? Ja też nie będę miał, nie będę oszukiwał ani nic. Jeszcze dam sobie drabinkę, żebym mógł wejść sobie na górę. Okej, okay, elegancko. Tylko pewnie będą ci potrzebne złote jabłka, bo bez złotych jabłek to ci załatwimy w parę sekund dosłownie. Dam radę, ja sobie poradzę. Synek, ty się tam nic nie odzywa, ja sobie poradzę. Żadnych złotych jabłek nie będę jadł. Zobaczycie, widzowie, i tak go rozwalę i tak. Czy ze złotymi jabłkami, czy bez złotych jabłek, ja sobie poradzę, Żeby ta pewność ciebie przypadkiem nie zawiodła podczas walki. No, to zobaczymy, to się wszystko okaże. Lecimy tutaj jeszcze z lawą dookoła, ja już mam pewien pomysł na niego. Ja też mam lawę dookoła, zgapiasz ode mnie, zgapiasz. Ale o co ci chodzi? No ja też mam lawę dookoła. No, to ale lawę ja wcześniej już miałem przed tobą na początku, tylko ale dookoła teraz daję. A ja miałem pierwszy dookoła, a ty nie miałeś pierwszy dookoła. Dobra, to ja dookoła nie daję, ułatwię ci to, dam ci wejść od tyłu. Jak będziesz mądry taki, to se wejdziesz od tyłu do mojej tajnej bazy, dobra? Ale mało pułapek, mam tylko kolce i lafę, a patrz ile ja mam. Mi wystarczy na ciebie, bo ty i twoje sobowtóry będziecie słabi, a ja będę mocny, bo będę miał muskuły i wszystko te inne. Te mięśnie ci nic nie dadzą, to jest czekaj, napompowane balony. Się chyba drzwi bugują. Tak, ty postawiłeś takie drzwi, które ja z daleka widzę, że one zanikają. Jakbyś mógł je zmienić na jakieś inne, byłoby super. No dobra, jak trzeba. No, daj jakieś inne, bo one mi po prostu zanikają. Słuchajcie, ja w tej bazie w sumie nic nie muszę mieć oprócz łóżka, żeby się przespać. Wiecie, jak już mi nudno będzie, jak ich pokonam, to po prostu wezmę na łóżko, tutaj duże, takie wielkie łóżko, żebym ja się zmieścił jako duży sebek. No i co Ej, to bym co, tu jeszcze mogę począł... postawić dobra, swoją armię pomysł. Już, czy nie? To? Mogę swoją armię już tutaj przywołać? Możesz, myślę, że możesz śmiało już przywoływać armię, a ja się tu jeszcze przygotowuję, co nie widzowie, tutaj się przygotujemy 2, 3, 4, ładnie, 5, pięknie. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i wszyscy biegają za mną, ja 1000 siebie postawię. Nie no, masz szans, zobaczymy, to wygląda, nie? Ty, jak oni biegają za mną, to widzisz? Zobacz sobie. Widzę. Jaka armia, co jest grane. No, dobra. Bardzo ładnie, A ty co tam ładnie, się tak. szykujesz? Co tam robisz, powiedz mi? Nic nie robię, o co ci chodzi? Tak. Dużo stawiaj tych swoich koleżków. A ja mam wrażenie, że tam coś się stanie, tam, że jak wejdę do twojej bazy, no to, że prawdopodobnie świat wybuchnie czy coś. Nic nie wybuchnie, chłopiec, się nie martw, nic nie będzie, żadnych wybuchów. Nie? Alek już rozstawia swoich właśnie podopiecznych, którzy będą mu pomagali i ma ich aż stworzyć 1000, czyli bardzo, ale to bardzo dużo on już zaczął, także ja już mogę też się zmienić, oczywiście będzie walka na trybie survivalowym. Na razie mamy tryby kreatywne, żeby Aleks mógł sobie subowtórów porozstawiać, a ja się przygotowałem. W sumie już jestem gotowy. Alek jeszcze porozstawiaj, do 1000 trochę ci ich brakuje, ale tych głów tam jest. Ile arków, chłopie! One wszystkie armia. W rządku chodzą. Ja, jak to wygląda. No dobra, Alek, no to zobaczymy. W sumie to trochę się przestraszyłem teraz, jak ich tak tyle głów lata tu. Ale daj jeszcze paru, bo jak miało być 1000, to niech będzie 1000, ja nie oszukuję. No tak, jak mówiłem, tak 1000 będzie. Ich tutaj respawnuje, no po prostu dawaj, lecę dawaj, tutaj. Licz, możesz liczyć co do jednego, ja i tak się nie boję, my się nie boimy. My ze swoimi widzami damy radę, zobaczysz, poradzimy sobie, rozwalimy cię w drobny mak. Ogólnie to sobie możesz jeszcze w tajnej bazie tutaj ich zrespić. Nie, ja nic nie mówię, ale możesz ich zrespić. Oni i tak wyjdą, potem wpadną w pułapki, to lepiej nie. A, no dobra, to dawaj ich jeszcze ale trochę. Ale mam wyzwanie dla widzów, challenge jakie? Taki. Niech wezmą, policzą, czy faktycznie jest 1000 alków tutaj, nie? Myślisz, że to jest do przeliczenia? Myślę, no, że nie. No tak, jakby zatrzymali film, albo no to widzowie, teraz możecie zatrzymać sobie film, zobaczyć, ocenić, ile alków jest na teraz postawione, ale nie dostawiaj. Jeżeli dobrze strzelicie, no to dostaniecie nagrodę i was zaproszę na kolejny odcinek i normalnie nagramy odcinek razem, więc piszcie komentarze, jak sądzicie, ilu ich jest, my sobie to policzymy też, co nie, Alek? Tak, dokładnie, już liczę. Jest jeden, dobra, dwa, trzy, cztery. Słuchaj, włączam tryb survivalowy, jestem u góry, gamę, modę, survival, ty też włączaj dobra. Tryb survivalowy i zaczynamy pojedynek!
I lecimy, armio moja! No, tak, jesteś gotowy? Sebek, zgadnij, który to ja, który to ja, no nie zgadniesz. Który to ty? Ciężko mi powiedzieć, bo jest ich naprawdę multum, aż 1000, także schodzimy to i nawalamy się, nawalamy się! Ale chodź tu, ja wyszedłem z bazy, idę do ciebie! No dawaj, uderz mnie, uderz mnie, no chodź tutaj. Ale twoje samowtóry mnie coś nie atakują. A nie, rzuciłeś się, nie! Samowtóry zostawiłem, masz! Cała armia, nasetka! Rozwalamy ich, wow, ile ich jest, mnie atakują! Spójrzcie na to, wycowie! Ty rozwalam ich, rozwalam, mam bardzo dużo siły, tak jest, wygrywam, armio, dobra, idzie na Alek ciebie! Alek stoi tutaj, tu jest prawdziwy Alek, dobra, na razie zajmę się samowtórami. Nie możesz uderzyć. A masz! Ej, oni są zbyt silni! Palą się! Ale oni się nie boją lawy, patrz, przez lawę przechodzą, palą się, a i tak idą cię bić. Ale jest jadka, ja! Ale ej, one się palą, ale nie padają. No bo są silne, bo ja jestem silny w sumie, no to wiesz. Ej, widzę tam, widzę, ja! One mi w ogóle życia nie zabierają! Ha, słaby jesteś! Twoje samowtóry także są słabe! Dobra! No, nie mają ze mną szans, wygrywam to! Słuchaj, to się jeszcze nie skończyło, dobra, ucieczka, szybko do bazy, do bazy, one mnie gonią! Jeszcze jest tutaj, ze 100 ich jeszcze tu jest, więc... Patrz, one się teraz palą, patrz, no nie, twoje ej, armio, nie są dobra, mądre. Trudno, wejdą przez drzwi, patrz, o, wchodzą, ale się palą i giną powoli, armio, atakujcie, dobra, nie, cofam. Ej, moja lawa jest potężna, dobra, i mam teraz inny pomysł, słuchajcie, cofniemy się do Alka tutaj, czekaj, Alek, czekaj, ja ci pomogę trochę, tutaj przejdę przez lawę, żeby one nie wchodziły czasem, a masz, posuń się. Ten jeden się obraził, on nie chce atakować. Ej, sobowtór, tu jestem, halo, czekaj, wziął mnie? Nie, ej, patrz, on się obraził, obraził się, on nie chce walczyć, wystraszył się. Znaczy, Alek, powiem ci, że jedno serduszko mi wzięło te twoje sobowtóry. No? No ej, ale to szukane jakieś jest. Ej, czemu ty nie bijesz? Czekaj, bo chcę coś dobra? Chcę coś zrobić. No, znaczy co nie zrobić, tylko coś zobaczyć. No, co chcesz zobaczyć? Ej, co ty robisz? Co ty robisz? Ej, co jest grane? Czemu to się nie podpala? A co ty robisz? Ty, wyszedł, usuwaj to! No nie! No coś ty zrobił! Patrzcie na to, są fajerwerki! Ej, czemu nie wybucha? Aha, nie wypał, nie ma nic. Nie, no jak to? To nie działa, musimy podpalić jeszcze raz. Nie ma. Ej, no nie, no zostaw, no czemu jesteś na game modzie, no? Czekaj, muszę to... Wow, o, wybucha tak, ale jest, leci wybuch, aż mi laguje Minecrafta. Co tu się dzieje, Alek? Gdzie jest twoja baza? Coś ty mi zrobisz z moją bazą? Co wysadził? Skąd ty to TNT w ogóle miałeś? Ej, tu jeszcze jego jeden sobowtór lata, muszę go dobić. Ale nie jestem, to się to ja. A masz! Ej, ty, chodź tu, a masz, tak jest, padł, wygrałem! A co mówiłem na początku? Widzowie, przypomnijcie mi, bo zapomniałem. Czy ja przypadkiem nie mówiłem, że to wygram? I co się stało? Wygrałem, dobra, pojedynek! Dawaj na solo, dawaj jeden na jeden, chodź. Jeden na jeden? No dawaj, zobaczymy, kto będzie lepszy. Dawaj, jeden na jeden. Była armia, był muskularny, teraz 7 na 1. Jeżeli tak chcesz zrobić, no to nie ma problemu. Ja jestem za, okej? Okay? No, dobra, no, no to dawaj, chodź. Dawaj, no. Lecimy. Tak jest, nikt nie jest mocniejszy od Sebka Siłacza, nawet 1000 alków. Nie ma opcji, żeby ze mną wygrał. Chyba, że zrobimy jeden na jeden. Ja jako normalny, słuchaj, normalny, bez siły, bez niczego, nie? No chodź, cyk. A masz! Ej, co się dzieje? Gdzie twoja siła? Ej, gdzie twoja siła? Co? A masz! No, nie mam siły, bo już jestem małym. A no faktycznie, no ale wiem, ale a masz. Nie masz szans za teraz. A masz? Tyk. A masz? O nie, a masz? Nie. O nie? A masz? Dobra, cyk, dostał. Czekaj, ile masz serduszek? Ile masz? Mamy dwa. A masz? Dwa serduszka masz? Co? A ty ile? Ja mam 8. Co? Jak to możliwe? Chodź tutaj. Dlaczego? Jak to możliwe? Chodź tutaj, wygram z tobą, wygram. A nie, no, no dwa. Ale jak to możliwe? To niemożliwe, żebyś ty miał. Co dwa jest i pół grane? Serca mam, 2,5 serca mam. Jo, miałeś 8, ty kłamczuchu. Żartowałem, nie mam, dobra. Ty, bo się zmienię na dużego i cię pokona. A nie, dobra, czy zostaw mnie, zostaw mnie. Mam pół serca, mam, dobra, widzowie. A masz.
No słuchajcie, widzowie, no zawiodłem, no zawiodłem. Moja armia 1000 alków, no nie podołała. Właśnie, no Sebek był dzisiaj zbyt silny, no był zbyt umięśniony. No nie miałem szans tak z takim wielkoludem. Jestem najsilniejszy w Minecrafcie. No, więc zostawcie łapkę w górę i subika, jeżeli wam się odcinek spodobał. Wbijajcie do Sebka na mój drugi... Ej, stań, Alek, mam dla ciebie coś. Co masz, co? A, ogie, ała, dobra, nie, ja już mu nie ufam. No, więc wpadajcie też na mój drugi kanał, Alek Diamond Team. No i widzimy się już jutro, bo odcinki są codziennie. A ja idę do lawy skoczyć w sumie. Nara! Nara!